momentem zakończył się tegoroczny program stażowy, a my mamy okazję porozmawiać z koordynatorem staży Anetą Litwin. Witam Cię serdecznie. Witam uprzejmie. To już siódmy, a dla Ciebie trzeci program stażowy, który przyszło Ci prowadzić. Powiedz, czy zauważasz jakieś zmiany? Oczywiście w zależności od oczekiwań uczestników zmienia się formuła staży. To jest naturalne zjawisko. Natomiast, co ważne, zmieniają się również sami uczestnicy. W tym roku mieliśmy do czynienia ze studentami, którzy są ambitni, mają sprecyzowane plany, stawiają na rozwój w konkretnych dziedzinach. To są ludzie, którzy chcą pracować, rozwijać się, aktywnie dążą do celu. Bardzo się cieszę, że tacy ludzie po zakończonym stażu zostają z nami. Na staż w Komarcu zdecydowałam się, gdyż taka informacja pojawiła się na stronie internetowej mojego wydziału jako propozycja dla studentów trzeciego i czwartego roku. I była to jedna z kilku propozycji. Wybrałam akurat Komarc, gdyż wielu moich kolegów z poprzedniego roku było zadowolonych z tego stażu tutaj. Ponadto firmę Komarc znam ze słyszenia i wydaje mi się, że jest to firma prestiżowa, której mogłam nauczyć się czegoś ciekawego. Zależało mi na zobaczeniu, jak wygląda praca w tak dużej firmie, jak wygląda przygotowanie projektu, który nie jest przygotowany na potrzeby uczelni, ale już do komercyjnego wykorzystania. Czyli jak wygląda cały proces zarówno zbierania specyfikacji, jak i tworzenia takiego projektu w dość dużym zespole. Jak już wspomniałem, przed chwilą skończył się tegoroczny program stażowy. Co dalej? Najważniejszą dla mnie informacją jest fakt, że około 80% stażystów jest rekomendowanych do zatrudnienia. No właśnie, wspomniałaś o zatrudnieniu. A co z zajęciami na uczelni? Jako pracodawca, który stawia na ludzi młodych, staramy się być elastyczni. Rozumiemy potrzeby studenta i pozwalamy im na swobodę w wyborze godzin pracy. W tym roku to koniec staży. Rozumiem, że zapraszasz za rok. Oczywiście. Zapraszamy studentów ambitnych, zdolnych i z pasją. Rekrutacja zapewne zacznie się na wiosnę. A zatem zapraszamy. Dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia.